Lublin, 8 listopada, projekt Kabaret. Ze mną jest stand-up bez cenzury. Abelard Giza, Kasia Piasecka, Kacper Bruciński. Dzień dobry. Witam serdecznie. Cześć. No, w Lublinie po półtora roku, tak? No właśnie nie pamiętaliśmy, kiedy to dokładnie było, ale... W czerwcu ubiegłego roku. Ktoś jest przygotowany, bardzo mi cieszę. Pamiętacie sobie na interakcję z publicznością. Czy była kiedyś taka sytuacja, że ktoś się na przykład na was obraził, tak, przyszedł wczoraj, po występie? Wczoraj była taka sytuacja. Nie przyszedł po występie, ale ten ktoś bardzo wkurzał nas we wstępie, jak wchodzimy we trójkę. Znaczy, dogadywał, my sobie dogadywaliśmy i spoko, ale on nie znał umiaru, nie znał granicy. Na Kaśce już naprawdę przyciskał mocno, więc Kaśka go tam parę razy pojechała. On odbijał cały czas piłkę, ale to naprawdę taki kiepski sposób. Wreszcie ktoś z widowni już mu powiedział, żeby siedział cicho, ale oczywiście on też nie, więc Kaśka mu powiedziała raz, drugi, trzeci, wreszcie się przestał odzywać. I potem na Kacprze siedział się nie śmiał, na mnie siedział się nie śmiał, był wnerwiony i miał takie... Więc, ale to już jest jego problem. On wydał pieniądze na bilet, miał się dobrze bawić. Bawił się świetnie przez pierwsze 7 minut swojego występu, a potem... Chociaż też nie wygląda, jakby się bawił świetnie. Taki był, kurczę, że coś mu się stało, było mu smutno. No. Ale to on zaczął tę sytuację, czy może go sprowokować? On w ogóle przyszedł z nastawieniem jakimś takim mega negatywnym. Że będzie z nami gadał jakoś o jakichś dziwnych rzeczach, no. Dziwne, szkoda, kurde, bo naprawdę na początku to wyglądało śmiesznie i fajnie, zabawnie, a potem zaczęło się robić takie dobra, gość już, no... My lubimy interakcje, czasami chcemy tej interakcji, ale... Jeżeli ona ma jakiś poziom, a ona nie miała żadnego poziomu. Tak jak dzisiaj, była fajna zabawa z dogadywaniem. Tak, jakby, to było parę bardzo, takich piłek, że naprawdę szacun dla publiczności. Ja ścisnęłam nawet rękę gościowi, bo raz tak zapiął, że wow, fajnie. To jest spoko, nie? Jeżeli ktoś ma takie nastawienie, że chce z nami pogadać, ma pozytywną energię, luz, ale gorzej, jak raz nam się to zdarzyło i właśnie wczoraj w Łodzi. No. Do tego jesteśmy tacy podekscytowani. Tak, ale w ogóle Łodzi było fajnie. Decydując się na stand-up, musieliście być świadomi, że takie sytuacje przecież będą. No tak, i jakby dlatego, nie że jesteśmy na to gotowi, robimy swoje. Każdy człowiek jest inny, więc też inaczej reaguje na to, co my powiemy i my też inaczej reagujemy na niego, ale... Nie musi to nam sprawiać radości i frajdy. No, takie dogadywanie naprawdę bez sensu jakichś głupot nie sprawia frajdy. Jak ktoś rzuca fajne, zgryźliwe czasami wobec nas, czasami złośliwe piłki, ale są naprawdę śmieszne, to super, to my nie jesteśmy nietykalni. Niech ktoś nam rzuca, tylko żeby to było śmieszne. Tak, jeżeli nawet nie tylko my, ale widownia już ma dosyć tego kogoś, no to o czymś to świadczy. I nie dość, że jesteśmy gotowi na te interakcje, to wręcz no, pożądamy jej, no bo fajnie jak jest wieczór żywy. No. To jest jak najbardziej spoko. Dzisiaj był przykład wieczoru takiego, gdzie to fajnie wszystko się zrównoważyło, bo była i interakcja, i była śmieszna, fajna, inteligentna, fajne piłki leciały z publiczności. Myśmy próbowali jakoś reagować, też kilka strzałów też mieliśmy fajnych, a gdzieś to nie burzyło całego występu i całego klimatu, całego napięcia podczas wieczoru, więc spoko. Na początku, jak zaczęliśmy jeździć bez cenzury, to gdzieś przecieraliśmy szlaki frekwencyjne i odkrywaliśmy nowe miejsca, kluby, jakby macaliśmy całą materię i stand-upu i tego, w jaki sposób ludzie, którzy pierwszy raz coś takiego widzą, przychodzą. Teraz mam wrażenie po tych dwóch latach mam wrażenie, że i my trochę bardziej to rozeznaliśmy, ten teren, i też ludzie, mimo że przychodzą pierwszy raz na nasz występ, to coraz częściej jest wrażenie, że gdzieś już szperali, gdzieś szukali w internecie, przed występem bądź po, mówią, wspominają jakieś nagrania. Ludzie mają internet ogólnie, nie? Mają, korzystają. Ale w ogóle, jakby to ty mówi Kasia, to po pierwsze, albo i nas kojarzę już z niektórych haseł, ale w ogóle to, że dzisiaj naszą kumpelę wiedzie tutaj taksówkarz i mówi, to pani ma bilet na ten stand-up, no to jeżeli ktoś używa formy w ogóle, sformułowania stand-up, to super, bo kiedyś to było, a ten kabaret pani widziała, a to będzie kabaret, a to co, a to tamto. A teraz ludzie zaczynają już kumać, co jest czym i z czym się je. No, także wszystko idzie w dobrą stronę. I naprawdę widzimy różnicę przez te dwa lata. I tak fajnie wróży na przyszłość. Pytasz też o reakcję ludzi. Dobra, już o tym mówił, ale dla mnie jest spoko, jeszcze jakby swój stosunek do tego powiem, że dla mnie jest spoko, jeśli ktoś przyjdzie i mu się nie podoba, bo fajnie przyszedł, sprawdził, nie jest dla mnie. Ale jest gro ludzi, którzy przyjdą raz i gdzieś tam idzie jakaś fama, że stand-up to jest trochę coś innego, że jest inna energia. Byliście dzisiaj na występie, jakby trochę o co innego chodzi. Chodzi też o to, żebyśmy się pośmiali, ale z drugiej strony, żebyśmy trochę gdzieś jakieś sprawy pod włos wzięli. Gdzieś może tknęli jakichś takich tematów nie do końca... Trochę filozofii, trochę jakiegoś... No jest jakieś pytanie Kasprowi, bo rzeczywiście, no... Dobrze, Kasper, to może porozmawiamy o tym, że powiedziałeś, tak? Że ludzie mają internet. No faktycznie. I ja na przykład po użytkownikach naszego portalu zauważyłam, bo piszą do nas maila i piszą komentarze, także jak reklamowaliśmy wasze wydarzenie, że oni są fajni, ale nie tak mocni jak amerykański stand-up.
Czy możecie powiedzieć, jaka jest granica w polskim stand-upie? No bo widzę, że użytkownicy się interesują tym i wiedzą, co się dzieje poza granicami Polski i że ten zagraniczny stand-up jednak pozwala sobie na więcej. To było pytanie do mnie, wiesz? No, wraca. Także... Jedziesz. Ogólnie pierwsze pytanie, które mi się ciśnie na usta do ludzi, którzy jakby uważają, że to nie jest, że to jest fajne, ale nie tak mocne jak amerykański stand-up. Czy ci ludzie wiedzą, że ten amerykański stand-up ma 60 lat historii? Czy widzieli występ Eddie'ego Murphy'ego czy George'a Carlina w jego drugim czy trzecim roku działalności? A przede wszystkim, przepraszam, czy widzieli nasz występ? Bo tak naprawdę to, co oni oglądają, to bardzo często są fragmenty z telewizji. Tak, telewizja nigdy nie pokaże, nie wiem... Czy... Nie, to są rzeczy ocenzurowane przez telewizję. No, telewizja nie powie nic o kościele, nie powie nic o tym, że telewizja sama jest sobie głupia, więc to cenzurują. I teraz, jeżeli ktoś ogląda nasze fragmenty z telewizji, to myśli, ale mięciutkie faje. No to niech wpadą na nasz wieczór. Tyle, ile dzisiaj się polało różnych takich rzeczy mocnych. I krwi i innych wydzielin. Nie, no jakby to nie chodzi o to, żeby tym epatować, tylko chodzi po prostu o to, że ruszamy różne tematy w różny sposób. I teraz niech Kacper mówi dalej. Super, więc dajcie nam czas, dajcie nam szansę jakby się rozwinąć do tego etapu, bo my też zdajemy sobie tę sprawę. To nie jest tak, że my uważamy, że my jesteśmy tacy jak amerykański stand-uper, tylko że na polskie warunki. Nie, my wiemy, że znamy swoje miejsce w szyku i chcemy dążyć do tych naszych wzorców, do naszych autorytetów, jakimi niewątpliwie są amerykańscy niektórzy, czy brytyjscy komicy. Ale też widownie mają inną niż wy jesteście. Także widownie i komicy uczymy się razem, wszyscy wspólnie jakby przechodzimy przez ten trudny okres, ale bardzo wdzięczny jakby nie było, bo jest to fajne robić coś jakby nowego, uczyć czegoś się i innych ludzi. Żeby to w końcu było takie, jak wy sobie to wyobrażacie i jak my sobie to wyobrażamy. I myślę, że razem jesteśmy w stanie gdzieś tam fajne miejsca dojść. I naprawdę te wyobrażenia niechaj nie będą tylko tym, co zobaczycie tylko i wyłącznie w internecie czy w telewizji. Bo warto przyjść na nasz program. On trwa 1,5 godziny łącznie, albo czasami nawet dochodzi do 2. I tam naprawdę jest, wydaje mi się, kilka takich rzeczy, o których byście nas nie podejrzewali. I może warto to sprawdzić po prostu. No właśnie, tak się zgadzam raczej, więc... To jest Kaśka. Ja jestem Kasienka. Kaśka jest kierowcą. Okay. Ale powiedzieliście, że dobry, mocny stand-up nie przyjmie się w telewizji, a czy przyjąłby się na DVD? W jakim sensie? W sensie rejestracji waszego programu na płycie DVD? No, przyjmie się, rozmawialiśmy z płytą, a nie mam przeciwko. Mówi pytanie, opisujcie. Pytanie, kto to kupi. I chyba to jest to główne pytanie. Ja myślę, że widownia obecna tutaj na sali byłaby zainteresowana. Przecież bilety sprzedały się jak świeże bułeczki. Była walka o te bilety, więc stand-up się sprawdza. Myślę, że stand-up na płycie także by się sprawdził. No, zastanawiamy się nad tym w sumie. Jest to temat gdzieś tam, który się byłaby raz, to premiera. Przewinął. Znaczy, wiecie co, myśmy już jakiś czas temu rozmawiali o tym, że fajnie by było wydać płytę, pierwszą taką polską płytę ze stand-upem. Tylko jakby chyba jeszcze troszeczkę czasu potrzeba i nam, żebyśmy te materiały swoje, żebyśmy my na scenie też byli, wiesz, to się zapisze gdzieś tam w historii, to już zostanie, nie? Więc fajnie, jak my będziemy na to gotowi. Kto kupi, spoko, ludzie kupują bilety na nasze wieczory, więc chyba z tym aż tak dużego problemu nie chcemy dojrzeć do tego, przygotować się dobrze i zrobić dobrą żeby pierwsza płyta DVD stand-upowa, albo przynajmniej nasza płyta była naprawdę bardzo dobra. Więc takie plany są, którzy się dowiecie. Czyli takie plany są? Tak. Są plany, ale nie konkretnie. Napisaliśmy naszym fanom na Facebooku, na naszym profilu, że będziemy dzisiaj na stand-upie. Wczoraj byliśmy w Łodzi, nasze reporterki też były, robiły fotorelacje. I pojawiły się pytania, które moglibyśmy wam zadać. I tak. Kto to jest? Pierwsze pytanie od Marioli Lemańczyk. Jak wyglądały wasze oczekiwania wobec stand-upu, zanim weszliście w to środowisko i czy te oczekiwania się spełniły? O. Więc ja mogę odpowiedzieć ze swojej strony, że moje oczekiwania stand-upu były takie, że chcę, żeby ludzie lubili to, co robię, lubili mnie na scenie, śmiali się z tego, co mówię i żebym ja się spełniał na scenie. Spełnienie na scenie moje jest w tym momencie na tę chwilę w 100%, w sensie wiadomo,
potem chce się rozwijać i tak dalej. Natomiast na tę chwilę jest, moje założenia, które miałem związane ze stand-upem, są spełnione w 100%, czyli bawię ludzi, oni się bawią, ja się bardzo dobrze z tym czuję, widzę coraz większą sympatię od ludzi, wyczuwam, to wszystko rośnie, jest progres, ludzie fajnie reagują, widzę jak reagują na Kaśkę, na Abrada, na innych stand-uperów, czasami na te bardzo mocne teksty, więc to wszystko się rozwija w bardzo, myślę, dobrym tempie, w dobrym kierunku i ja jestem na 100% jakby zadowolony z tego, co się dzieje. Ja osobiście nie miałam jakichś oczekiwań związanych ze stand-upem, ponieważ ja sama byłam zaskoczona tym, że coś takiego mogę robić. To trochę wyszło przez przypadek gdzieś tam, już dawno kiedyś przy jednym nagraniu, że zrobiłam coś mniej więcej w formie stand-upowej i się wtedy czułam dobrze, więc jak już podjęłam decyzję o odejściu z zespołu, to szukałam jakiegoś pomysłu co dalej i przypomniało mi się to, jak się czułam w tamtym momencie będąc na scenie. Myślałam, to może to, więc wiesz, ciężko było mieć na samym początku oczekiwania. Nie miałam, ale jestem spoko zaskoczona, nie jest fajnie. Chodzi o to, że ja nie miałem żadnych oczekiwań, po prostu chciałem wyjść na scenę i zacząć gadać samemu. Czyli tylko ja miałem oczekiwania. Nie, ale mam teraz oczekiwania. Co dalej? No ale właśnie, Kasia powiedziała, jak to było z tym, że zdecydowała się robić stand-up. A wy, no bo grałeś w Limo, albo Kacper, musiał się pojawić taki moment, że dobra, będę robił stand-up, bo kabaret to jednak za mało, bądź bo nie chcę robić kabaretu. Dziękuję, że ciągle nie pytasz. Wyszczuję. Kacper, nie, jaki jest twój stosunek do tego pytania? Co za ludzie. Chciałem przez całe życie robić kabaret, bawić ludzi ze sceny. Czułem, że chcę to robić, że może będę potrafił, że chciałem spróbować, ale nie, ciężko było mi znaleźć przez całe swoje życie dotychczasowe ludzi, z którymi mógłbym to robić. I w pewnym momencie stwierdziłem, oglądając na YouTubie stand-upy innych tam stand-uperów z Ameryki czy z Wielkiej Brytanii, że może to spróbuję, więc zacząłem kombinować powoli z Abelardem, zaczęliśmy się tam spotykać, mówię, panie Abelardzie. proszę pana Abelarda. I ja mówię, gościu, odejdź, nie mam pieniędzy. Nie chcę pieniędzy, kup mi bułkę. Tak się tak się zaczęła nasza przygoda. I on zjadł tą bułkę, bo ja mówię, nie dam ci pieniędzy, muszę zobaczyć, jak to jest tą bułkę. Zjadł tą bułkę, coś tam bąknął o stand-upie. A ja gdzieś na boku zbierałam okruszki, nie? I tak się wkręciłam. No i się wkręciła, naprawdę. Tak wkręciła, że nie mogę się wykręcić. Dowiedziała się, że mam jedno miejsce w samochodzie wolne i... Moim. Poszalała. Tak. No. Także to była moja odpowiedź. A co, a jakie... Aha. Michał Leja zapytał także, o, czy... Michał Leja, znamy. Tak, pozdrawiamy. Właśnie, Michał Leja zapytał, czy obserwujecie młodych stand-uperów, którzy występują na open mic'ach i co myślicie o tym świeżym narybku stand-upowym, jeżeli mogę to tak nazwać. Kurde, my jesteśmy narybkiem tak naprawdę stand-upowym. To jest tak, my mamy swoją scenę z Kacperem w Gdańsku, nazywa się Elżbietańska 6 na ostro. Pozdrawiamy i polecamy. I też wbijacie naszego Facebooka, taka mała reklama. Ale to mówię o tym dlatego, że my organizujemy też open mic'i u siebie. Zapraszamy wszystkich stand-uperów z całej Polski, młodych, którzy chcą u nas wystąpić na open mic'u, przyjeżdżajcie. Oglądamy, dlatego o tym mówię po prostu, bo oglądamy młodych. Jeździmy w Polsce, czasami przed nami występują chłopaki, na razie żadna dziewczyna się nie zdarzyła, nie? Ale występują młodzi stand-uperzy. Jest bardzo różnie z tym, tak naprawdę, bo niektórzy mają fajne pomysły, a nie mają warsztatu, niektórzy nie mają ani pomysłów, ani warsztatu, a niektórzy mają... Mają warsztat i ale bez... naprawiają tak, samochody. Ale to jest bardzo różny poziom, nie jest to proste, nie jest to łatwe, trochę to widać, ale to też dlatego, że my sobie jeszcze, właśnie tak jak powiedział Kacper, nie do końca radzimy i my jeszcze mamy problemy z opanowaniem tej sztuki, a co dopiero środki, które robią to miesiąc, dwa, czy nawet jeszcze rok, raz na scenie, nie? Trzy razy w roku występowali, więc... A ja mam to, co zawsze powtarzam i to trochę mnie boli, że często jest tak, że taki właśnie młody pierwszy raz wychodzi na scenę, czy drugi raz wychodzi na scenę i zaczyna od przekleństwa w ogóle w pierwszym zdaniu i od jakiegoś hardkoru, że nie wiem, że dyma kozę i myśli, że tym zszokuje, zadziwi i porwie publiczność, tak, wszyscy to widzieli i jakby, nie, że widzę takich też jakby młodych stand-uperów, którzy chcą to zrobić, chcą, nie myślą o tym, żeby być śmieszni, jacyś, myślący, wyciągają jedną cechę ze stand-upu, że możesz mówić o wszystkim. Tak. I mówią o wszystkim, tak. Bez żadnej myśli, bez niczego i to jest słabe i to trzeba jakby sobie jasno powiedzieć, że tego w stand-upie polskim absolutnie, czy w żadnym nie potrzebujemy.
ale na maksa chcemy, żeby wszyscy. Ale potrzebujemy młodych Marek. Jak chcecie występować przed nami, jeździmy po Polsce, piszcie do nas na naszym Facebooku, na Szpitańsko wbijajcie. No kurde, musimy pracować, wszyscy muszą praktykować. Praktyka jest najlepszym nauczycielem. I trzeba to po prostu robić. Ale też, żeby tak jakby realny obraz przedstawić, żeby spośród tych osób, tych chłopaków, którzy przed nami grali, tam te kilkanaście chyba już razy, to rzeczywiście zdarzyło się kilku naprawdę... Tak, Michał, ostatnio monolog o liczniku tam, no i o, no wiadomo, o czym Michał robiłeś monolog, to naprawdę bardzo, bardzo w porządku. No, więc to nie tak, że ogólnie jest jakoś tak niepokojąco jeszcze nie za dobrze. Spoko, no ktoś tam się zdarza, tylko no wiadomo, że to wszystko się musi jakoś tak rozwijać, że powoli, ale do celu. Tak jak i my. I tym pięknym akcentem zakończmy naszą rozmowę. Ze mną był stand-up bez cenzury Kasper Duciński, Kasia Piasecka, Abelard Giza, Projekt Kabaret. Zapraszamy na nasz profil facebook.com/projektkabaret oraz facebook.com/stand-up bez cenzury. I do Zbitańska, rzecz na ostro. Dzięki. Dziękuję. Cześć.